Należy mieć świadomość, że trzy powstania śląskie przedzielone plebiscytem górnośląskim odegrały szalenie ważną rolę dla kształtowania się terenu II Rzeczypospolitej i odrodzonego państwa polskiego, które powstało przed 100 laty. Chociaż ten teren nowego województwa śląskiego w granicach II RP obejmował niewiele ponad 1% powierzchni, to jego znaczenie znacznie wykraczało poza to, co wynikałoby z tej perspektywy ilościowej. Czegoś, co definiuje się dzisiaj cudem nad Wisłą, miało miejsce także coś, co my nazywamy cudem nad Odrą, czyli próba stworzenia bardzo ważnego dla państwa polskiego terytorium, które zamieszkane jest przez ludzi nie będących wcześniej uczestnikami rozbioru Rzeczypospolitej, a znającym tę Rzeczpospolitą wyłącznie z opowiadań rodziców, dziadków, pradziadków i pokoleń, które były świadkami odłączenia tego terenu państwa polskiego. Że plebiscyt będzie decydować o przyszłości politycznej Górnego Śląska, zapadła w traktacie wersalskim. Wtedy wydawało się, że będzie to sposób zdecydowanie najlepszy. To znaczy w każdej tego typu sprawie, w której do tej pory kończyło się wojną, kończyło się starciem zbrojnym, jakimś cierpieniem ludzi, czyli w każdym konflikcie o granicę, zamiast się bić, lepiej zapytać miejscową ludność, w jakim kraju chciałaby mieszkać i w zależności od tego, za którą powie się większość, taką decyzję graniczną podjąć. Plebiscyt na Górnym Śląsku nie był jedynym przewidzianym przez mocarstwa Entente w traktacie wersalskim. Podobne głosowania miały odbyć się na Warmii, Mazurach i Powiślu, na pograniczu niemiecko-belgijskim czy w południowym Szlezwiku. W traktacie pokojowym z Austrią ustalono natomiast, że o granicy tego państwa ludność zadecyduje głosując w plebiscytach w południowej Karyntii i Szotlandii. Do plebiscytu doszło także w Zagłębiu Sary. Stało się to co prawda dopiero 15 lat po podpisaniu traktatu wersalskiego, ale to właśnie